Hej, dzień dobry, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. No i moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy sobie naszą progresję i bez przedłużania przechodzimy do omawiania naszego ostatniego kuponu, który był moim pierwszym tutaj na kanale i niestety zaliczyłem mały falstart, ponieważ kuponik nam nie siadł. W meczu Ferencvaros z Young Boys padł wynik taki, jaki padł i absolutnie nie zgadzał się on z typem, który postawiłem, ponieważ typowałem, że obie drużyny nie strzelą gola w tym meczu. Liczyłem na to, że chociażby tylko jedna drużyna w tym meczu będzie strzelała bramki. No ten kurs tutaj mnie bardzo skusił na to, żeby sobie postawić taką ewentualność. No kursik 2,5 na to był naprawdę całkiem niezły, no ale niestety nam to nie siadło. Ja już w pierwszej połowie tego spotkania miałem po kuponie, no bo oba zespoły strzeliły bramki. Mecz PSV Benfica, tutaj akurat miałem rację, PSV było drużyną lepszą, dominowało raczej w tym spotkaniu, później w ogóle Benfica dostała czerwoną kartkę, więc tam już w ogóle PSV atakowało, no ale Benfice udało się dowieść remis do końca i to właśnie portugalska drużyna awansowała. No, suma summarum, niestety kuponik nam nie siadł, no ale już teraz przechodzimy sobie do drugiego progu naszej progresji, na którym też obstawimy sobie 50 zł, bo przypominam wam, obstawiamy sobie kolejne kupony za sumę dwóch ostatnich przegranych kuponów, no a jako, że w naszej progresji próg dopiero był jeden, gdzie postawiliśmy sobie 50 zł, no to dzisiaj również 5 dyszek sobie postawimy i naszą progresję będziemy sobie kontynuować. Jeżeli jeszcze nie macie konta na Superbecie, no to zakładajcie je, moi drodzy, korzystając z kodu MURAWA20, korzystając z tego kodu dostaniecie freebet do 20 zł przy minimalnej wpłacie 50 zł, przy minimalnym depozycie 50 zł. No i oprócz tego korzystajcie jeszcze ogólnie z oferty powitalnej od Superbetu. Więcej szczegółów macie w opisie, między innymi tydzień bez ryzyka w Superbet, ale tak jak mówię, w opisie macie więcej szczegółów na ten temat, także tam was odsyłam i zapraszam. No a my, moi drodzy, już będziemy sobie przechodzić do obstawiania naszego kuponu na dzisiaj. No i zaczniemy sobie od spotkania, moi drodzy, w Anglii, w Pucharze Ligi, gdzie dzisiaj w środę o godzinie 21 gra Arsenal i ja mam ogromną nadzieję, że kanonierzy nie zawiodą i po prostu tym razem wygrają. No Arsenal, jeżeli wy się macie odbić po nieudanym początku sezonu w Premier League, to kiedy, jak nie teraz, kiedy gracie z West Bromwich Albion? Mam nadzieję, że kanonierzy mnie nie zawiodą. Mam nadzieję, że oni to spotkanie po prostu wygrają. Uważam, że jednak tak powinno być. Jakby nie patrzeć, Arsenal nadal, co by o nich nie mówić, jest drużyną silniejszą, dlatego ja sobie pójdę tutaj w taki oto typ. Kurs 1,63 na taką ewentualność. Myślę, że jest całkiem niezły, ale z tego co widzę, to ten kursik spadł, bo wcześniej był wyższy, ale ja na taką ewentualność miałem pewne rozwiązanie, a tym rozwiązaniem było dodanie sobie minus 4,5 po kursie 1,87, czyli kursik dosyć fajnie nam wzrasta, a myślę, że nadal jednak to powinno jak najbardziej, ten typ powinien jak najbardziej nam ściąść, bo nie wydaje mi się, żeby w tym meczu miały paść więcej niż 4 gole. Dlatego też w to sobie pójdę. 1,87 ostatecznie i to zostaje na naszym kuponie. Natomiast jeżeli chodzi o drugie spotkanie, jakie na nasz kupon wlatuje, no to już kwalifikacje Ligi Mistrzów. No i miejmy nadzieję, że typ nam siądzie. A moim typem będzie typ na spotkanie Brøndby z RB Salzburg, Red Bull Salzburg. Myślę, że generalnie awansuje. Zresztą oni byli faworytem tego dwumeczu. Ale nie to będziemy sobie typować, bo nas będzie interesowała zakładka obie drużyny strzelą gola i tutaj obstawimy sobie, że tak się właśnie stanie. Wydaje mi się, że tutaj z obu drużyn zawodnicy będą w stanie strzelić jakąś bramkę. Wydaje mi się, że żadna z drużyn czystego kąta nie zachowa, a to chociażby z tego prostego powodu, że Red Bull Salzburg nie od dzisiaj prezentuje dosyć ofensywny styl gry. Oni po pierwszym spotkaniu są w całkiem niezłej pozycji, no ale tutaj muszą pojechać do Danii, gdzie wydaje mi się czeka ich niełatwe spotkanie. Brøndby powinno jakąś brameczkę wcisnąć, ale Salzburg ze swoją niezłą ofensywą również powinien Duńczykom odpowiedzieć i bramkę jak najbardziej zdobyć. Stąd też taki typ. Kurs 1,65 na to wydarzenie, myślę, jest całkiem niezły. Kurs całkowity na kuponie wynosi 3,09 i wydaje mi się, że ten nasz kupon na dzisiaj wygląda
całkiem solidnie i ja sobie go w taki sposób postawię. 50 zł oczywiście znowu stawiamy do wygrania, 135 zliko 76 groszy. Oczywiście jeżeli ten kupon nam siądzie, no to spłaci nam również poprzedni kuponik, bo nasz łączny wkład w tą progresję wyniesie 100 zł, a wygrana właśnie wcześniej wspomniane już 135 zliko, bo tyle mamy do wyciągnięcia z tego kuponu. Także bez przedłużania stawiamy sobie to. Myślę, że kuponik wygląda naprawdę fajnie. Liczę na to, że nam siądzie. Trzymam za to mocno kciuki. No a Wam już tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie tutaj łapkę w górę, jeżeli tego nie zrobiliście. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będziecie przegapić kolejnych filmów, zarówno moich, jak i Kinetyka. No a tymczasem już się z Wami żegnam. Także trzymajcie się, na razie. Cześć!